Dzisiaj wyruszyliśmy spod klubu biliardowego. Jesteśmy dzisiaj z Witoldem, który jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o ekonomię społeczną. Opowiedz w takim razie, czym, jeśli chodzi o ekonomię społeczną, się zajmujesz? Jestem tym szczęśliwcem, który pomaga osobom, które mają jakiś pomysł, z którym przychodzą do nas, do misji. Osoby te z jednej strony chcą zrobić coś społecznego, coś fajnego, ale z drugiej strony musi mieć to formułę przedsiębiorstwa, tak aby ten pomysł miał finansowanie. To jest przedsiębiorstwo społeczne, które ma swoją ofertę, ma swoje produkty i usługi. Ono coś sprzedaje, ale przy tym tworzy miejsca pracy dla osób, które miały jakiś zakręt życiowy. Jestem doradcą biznesowym oraz szkoleniowcem. Ja wtedy, kiedy odbywają się szkolenia, pomagam osobom, które zamierzają założyć przedsiębiorstwa społeczne, przybliżyć im zasady funkcjonowania formalności, świata, które będzie ich otaczał. Pokazuję im troszeczkę z innego punktu widzenia pewną rzeczywistość, z którą będą musieli się skonfrontować, jeżeli chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne. Tylko tak jak mówiłeś, przedsiębiorstwo społeczne no jest przedsiębiorstwem. Więc niezależnie od tego, jakie cele społeczne realizuje, ważny też jest nacisk na to, żeby to przedsiębiorstwo no, przynosiło zyski. Myślę sobie, że warto trochę odczarować tą ekonomię społeczną, bo każda firma może być firmą fajną, może być firmą, może mieć w sobie nutkę szaleństwa, może mieć coś, co porywa ludzi i właśnie dlatego pozwala realizować swoje pasje. To właśnie dlatego też może być fajne miejsce dla osób młodych, które na przykład są na początku swojej drogi zawodowej i chcą wspólnie, razem, mając paczkę ze studiów, założyć coś dla siebie. Coś, co powoduje, że wybiera się ten produkt, a nie tamten, to częstym takim słowem, które właśnie jest tą przewagą, jest innowacja. I innowacja zawsze wymaga fantazji. Innowacja dlatego, no, związana jest z wprowadzeniem czegoś nowego, tak? Albo nowego produktu, albo produktu, który robimy inaczej, bo nasz skuter, który produkujemy, nie ma dwóch kół, tylko trzy, ale dzięki temu się nie przewraca. No ale właśnie wspomniałeś o innowacji. To jest w sumie takie bardzo ważne słowo, bo w zasadzie wszędzie teraz mamy do czynienia z, czy wymaga się, oczekuje się, żeby działania były innowacyjne, żeby były nieszablonowe. Natomiast problem z innowacjami jest niestety taki, że im bardziej innowacyjne przedsięwzięcie, tym jest obarczone pewnym ryzykiem. Oczywiście. Teraz pytanie jest takie, jeśli już jesteśmy przy tych ryzykach, z czym tak naprawdę przede wszystkim najczęściej borykają się takie przedsiębiorstwa? Dużo tutaj zależy od tego, czy osoby, które zakładają przedsiębiorstwo społeczne, miały doświadczenie w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Też na przykład wiek ma na to wpływ, bo osoby młode bardzo często są przekonane, że ja wszystko zrobię, mi się wszystko uda i oczywiście no, optymizm i wiara w to, że się uda, ma swoją wartość, ale też jest, ma w sobie też trochę z euforii, która odrywa człowieka od rzeczywistości i powoduje, że nie dostrzega on zagrożeń, które na niego czyhają. Jak zareagujemy my jako grupa na trudności, które na pewno się pojawią? Czy będziemy się wspierać, czy będziemy się obwiniać? Bo nie czarujmy się, nie ma grup, które są specjalistami ze wszystkiego i przygotowane do wszystkiego. Firma przetrwa, firma się będzie rozwijać wtedy, jeżeli nie odpuszczamy poszukiwania rozwiązań na problemy, które się pojawiają. Jak nie ma problemów, to znaczy, że firma nie działa. No. W Krakowie działa klub, w którym można zagrać w bilard, w darta, czyli rzutki, oraz w piłkarzyki, które szumnie się nazywają piłką stołową. Natomiast to przedsiębiorstwo społeczne działa w taki sposób, że z jednej strony pomaga ludziom, którzy byli bezrobotni lub są niepełnosprawni, ale z drugiej strony ma pewną ciekawą propozycję, no właśnie, tą propozycję, że można przyjść do tego klubu, miło spędzić czas,
skupił wokół siebie środowisko graczy w bilarda, środowisko graczy w darta i w piłkarzyków stołowych. Czy jest jakieś takie wydarzenie, które szczególnie mocno utkwiło Tobie w pamięci, jako taki pozytywny impuls do działania w historii Waszej spółki non-profit? No tak, to jest Mistrzostwo Europy Szymona Kurala. Jeżeli przedsiębiorstwo społeczne prowadzące klub bilardowy zakłada szkółkę dla dzieci i okazuje się, że ta szkółka wychowała mistrza Europy, no to jest bardzo budująca rzecz. Jak się nazywa klub? DCF Hub. DCF Hub? Na 29 listopada 94 w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Powodzenia i oby więcej takich sukcesów, takich perełek, czy diamentów do doszlifowania. Dziękuję. Do Was przychodziło w różnym wieku. Kto wie, może kolejnym krokiem będzie jakieś mistrzostwo Europy seniorów na przykład.